licenciante koordynatorka projektów kulturalnych Muzeum Emigracji Gdyni. W tym roku będziecie w Delicjach. Co tam będziecie działo? Zapraszamy do Delicji na bezcięstkową noc muzeów, aczkolwiek oczywiście czekają na nas kultowe wyzetki, torcik i marcello w Delicjach. Oprócz tego zaprezentujemy Gdynię w czasach PRL-u i różne śmieszne i momentami nawet tragiczne okoliczności tych czasów. Pokażemy Gdynię, kiedy panowały tragiczne braki w zaopatrzeniu, jak sobie w tym radziły Delicje i przemysł cukierniczy. Obnażymy te wszystkie absurdy, pokażemy w Delicjach zdjęcia Gdyni z tego okresu, fotografie Janusza Uklejewskiego. Przeprowadzamy różne ciekawe konkursy, akcje, quizy typu akcja fotograficzna tych klientów. Nie obsługujemy z aparatem Polaroid. Będą quizy, odgadywanie kultowych cytatów z komedii z czasów PRL-u. Słyszałem też, że będzie można się przebrać za panią ekspedientkę, tak? Tak, przygotowaliśmy fartuszki i czepki, takie jakie obowiązywały m.in. w latach 70. w Delicjach. Gdzie można sobie pochodzić, zrobić zdjęcie. Tak, jak najbardziej, wczuć się w ten klimat, przenieść się w te czasy, poczytać gazety z tych okresów. Na uczestników quizu czekają przypinki, m.in. z napisami ocet nie podrożeje, masło wróci na rynek, ziemniaki na raty, także wszystkie te zabawne elementy czasów PRL-u pokażemy w Delicjach. Dziękuję bardzo. Jeszcze o same przypinki chciałam się spytać, bo też będą takie rozdawane. Tak, dla uczestników Nocy Muzeów przygotowaliśmy szereg konkursów i quizów. Oprócz zabaw i gier typu gra w klasy, gra w kapsle, państwa miasta, bierki. Przygotowaliśmy też konkursy na odgadywanie cytatów z kultowych komedii z czasów PRL-u. I we wszystkich tych konkursach będzie można wygrać naprawdę ciekawe przypinki z napisami z nagłówków gazet z lat 40. i 50. Czyli dramatyczne braki w zaopatrzeniu na rynku cukierniczym, informacje o tym, że ziemniaki są na raty, masła nie ma na rynku, ocet podrożeje, chleb jest i będzie, tego typu nagłówki. I chcemy pokazać w taki może zabawny sposób, czym żyła Gdynia w czasach PRL-u, w latach od lat 40. do lat 80. Dziękuję bardzo. Dziękuję.